Mam problem z rozlewaniem i trzeba to jakoś tutaj załatać ten problem. Siema Maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale i dzisiaj jak codziennie ostatnio wracamy do Turmoila. Ostatni odcinek był dość dziwny, bo przyszliśmy na nowe landy i były, okazały się bardzo słabe. Jak widzicie, mieliśmy 21 punktowana mapka w stosunku do tego, co było tutaj, na przykład 60, było bardzo źle. Jak widać, tutaj są całkiem dobre mapki, więc oczywiście lecimy z bidowaniem właśnie tutaj. I co zresztą? Aha, to nie ja. Ja chcę tutaj mieć mapkę. Jestem w stanie... O, nie muszę za nią dawać dużo więcej, dałem za nią 1000 więcej niż normalnie, więc spoko. Na żadne ulepszenia mnie nie stać prawdopodobnie, bo było dość ciężko, jeżeli chodzi o ostatnią grę. Mieliśmy sobie zbierać na skaner, ale zbieranie nie wyszło, bo nie dali nam niestety zarobić. Dobra, więc sprawdzimy jeszcze tylko w salonie, co mają nam do zaoferowania. 78 za 1700. Puu, to nie jest najgorsza propozycja. Tylko, że to left. Dobra, ale weźmy. Nigdy jeszcze nie brałem nic z salonu, więc weźmy i to. To mnie nie obchodzi, więc to wszystko. Teraz idźmy na aukcję. 2% udziałów, jestem skłonny zapłacić za to 3000. Więcej nie dam. A oni dali 7000. No nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy to jest jakieś ważne, bo jak się okaże, że przez to, że nie mam żadnych udziałów, przegram grę, to będzie dość śmiesznie. I teraz szukajmy jak zawsze. Dolar dużo jest. Dobra cena po lewo. O Jezu, trzech ich znalazło już. Więc jak zawsze odmierzamy. Odmierzamy. Tu będzie jedno. Tutaj będzie drugie. Kurde. Dobra, zacznijmy od tej lewej strony. Na maksa ustawmy to i niech dwa mole tutaj szukają. A my tutaj spokojnie. Dobra, znaleźli. I to chyba całkiem spore złoże. Takie całkiem fajne. Jak widzicie, tutaj nie spa... A nie, no nie jest jakieś mega duże. Ale tak czy siak. Widzicie, po lewo nie spada cena. Poniżej 0,78, więc to, co obiecywali, to słowa dotrzymali. Dobra, kupmy jeszcze tutaj, żeby nam starczyło na... Aha, i sprzedajcie. A nie, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Tutaj jest 80, tylko że tam będzie dużo dalej. A tutaj wyszukajmy kolejnych... Uj, jakie tu jest bycze złoże. Potrzebujemy gotówki, pilnie. Oczywiście wszystko na kredycie. I wstawiamy kolejny silos, tylko gdzie? Tu może ustawmy już sobie tak poglądowo silosy. Tutaj będzie silos. Tutaj też będzie silos. O kurde, tu jest bardzo dobre wydobycie. Więc bierzmy tutaj kolejnego riga i łączmy to. Tam nas nie stać. Ale no mniejsza o to. Dobra. Jeszcze jeden konik. Niech sprzedają chłopaki. O, tutaj cena rośnie bardzo dużo, więc go tutaj. Koników trzeba więcej. No i niech na razie wszystko sprzedają, bo dolar to jest dobra tutaj cena. Jestem ciekaw, jak to jest duże. Bo to jest całkiem spore, więc tam zaraz będziemy się wkopywali na pewno. Uuu, to jest jeszcze większe. Kurde, i teraz pytanie, jak to zrobić? Myślę, że tutaj będziemy to będziemy wydobywać z dwóch... Ja pierniczę, to jest największe złoże ropy w historii świata chyba. Go tutaj szybko sprzedawać, bo potrzebuję na ulepszenia. Tu nawet trzecią rurę dam i tu też będę musiał trójkę. O kurde, właśnie muszę teraz pieniądze, bo sobie nie poradzę z wydobyciem. Koniec sprzedawania. Tutaj dwójka. Stop, nie rozlewaj się. O-o. Muszę kupić... muszę wziąć pożyczkę kolejną. Kupić więcej koni. Przydałoby się coś sprzedać. No nie, 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 dobra, stop. Stop. Nie mogę zamknąć tego. Ile ja kar zapłacę za to teraz? Jeszcze nie stać mnie na to. Na większe silosy. Muszę coś sprzedawać, dobra, niech 5 jedzie sprzedawać od razu.
Bo zrobiłem 3 rury na 3 i będę wylewał, ale nie wiem, czy ja nie kupiłem tego, że... Nie, nie kupiłem tego, więc będę płacił duże kary. Więc kupmy od razu, póki możemy, kupmy wszystkie konie i niech... Niech, nie wiem, 7 sprzedaję od razu, za obojętnie jaką cenę. Po prostu potrzebuję... Potrzebuję dużo koni. Koni już mam max. Niech tam sprzedają. Nieważne, że tam jest większe. Dobra, teraz już... No jak jest tyle koni, a nie dalej ten? Go, kolejna pożyczka, żeby ulepszyć silosy. Nie no, to jest coś nie tak tutaj. Coś by przydało się tutaj zmienić. Bo... Nie dajemy rady tego wydobyć. Znaczy, dajemy radę, ale niepotrzebnie stawiałem trójki. Jako że linie. I tracimy na tym sporo gotówki, ale tu będzie bardzo duże złoże. Potrzebuję wysłać dużo więcej moli, żeby mi szukały gazu, bo tutaj to jaka cena będzie potem na koniec tego wszystkiego, to po prostu będzie przepięknie. Tutaj przestańcie sprzedawać. Będzie przepięknie. O kurde, tutaj dobra, no to jak taka jest cena, to niech 10 nawet sprzedaję. Czemu by nie, za taką cenę można. Gdzieś jeszcze znalazł. Dobra, nie no, niech jeszcze sprawdzę. Gdzieś jeszcze znalazł ktoś. Tutaj coś znalazł. Więc poszukajmy, ale ja już widzę, że tutaj coś jeszcze jest. Okej, to się skończyło. I tutaj też się skończyło. Dobra, więc w sumie nie wyszło tak źle. Tutaj niech jeszcze wydobędzie. Aha, trzeba kupić tą. Tylko właśnie, no ja bym chciał gazu trochę więcej znaleźć, bo gotówki mamy już wystarczająco. Pieniędzy z tego będzie dużo, ale można by jeszcze więcej z tego zarobić, jeżeli znajdziemy odpowiednią ilość gazu. Tutaj ulepszmy to na dwójkę i tutaj też na dwójkę. I powoli co? Powoli zacznijmy to wszystko ze sobą łączyć, bo już tak jakoś mega dużo czasu to nie ma. Trzeba przyznać. Jakoś mega dużo czasu nie ma. Tutaj zamknijmy na razie. I zacznijmy też jechać po gaz. Chociaż nie no, jest całkiem... Nie jest najgorzej z tym gazem, muszę przyznać. Nie jest najgorzej. Mamy 3 złoża gazu. Czy uda nam się to wszystko wydobyć? Jeszcze dużo czasu w sumie zostało, więc myślę, że uda nam się to wszystko wydobyć. Ale może nam się nie udać tego wszystkiego zesterować, bo jeszcze jest dość sporo miejsca. O, tu jest cena dobra, więc niech 5 nawet sprzedaję. Tylko po to, żeby... O, dobra, koniec. Mamy 20 tysięcy już. Już. Mamy jeszcze 3 miesiące. I możemy cenę wyboostować dość dużo. Poczekamy, aż na prawo cena osiągnie... No, jak zacznie rosnąć. Na razie spada, więc... Nie za dobrze. Poszukajmy jeszcze może gdzieś ropy. W następnym miesiącu zaczniemy... Zaczniemy po prostu to wszystko sprzedawać. No tutaj ta mapka była naprawdę świetna pod tym względem. Zamknijmy już tutaj te. Czy wszystko jest połączone? Wszystko jest jak najbardziej połączone. Z november, połowa miesiąca. Myślę, że czas to robić. Połączamy pierwszą. I co? Aha, czemu nie? A bo zamknąłem tą, ale to było głupie, co zrobiłem. Dobra, ale teraz rośnie cena. Mamy ostatni miesiąc. Czas sprzedawać i to jak najszybciej. Go, go, go. Kurde, nie zdążę. Mogę nie zdążyć. Cena zaczyna spadać i to bardzo. A ja mogę nie zdążyć wszystkiego sprzedać. Ale chyba zdążę. Nawet jeżeli po słabej cenie. Nawet jeżeli po słabej cenie, to... O kurde, ja ile dostałem kary znowu za wylewanie. Ale tak czy siak... Nie wyszło najgorzej. Zarobiliśmy bardzo dużo, z tym, że dużo rozlaliśmy. To, żeby do jednego tego podpiąć dwie trójki, to słabo. Trzeba kupić ulepszenie teraz, żeby nasze... Właśnie to. Żeby dłużej wytrzymywały nasze wydobywniczaki pod dużym naporem. Myślę, że to będzie dość dobre ulepszenie. Idźmy najpierw tutaj. Za 1% nie dam praktycznie nic, bo 1% nie jest mi potrzebny. Chyba. Chyba, że się okaże, tak jak mówiłem, że
Ale kurde, jak będzie... No, chciałem powiedzieć, że jak będzie 4,5 tysiąca, ale ja to zawsze mówię i nigdy mi nic nie wychodzi, pod tym względem przynajmniej. Którą miałem mapkę? 51, spoko. Więc teraz chcę mieć tą, koniecznie. Dam za nią więcej niż należy. A nie muszę, bo nikt jej nie chce. To dziwne, bo tutaj widać, że będzie prawdopodobnie rosła. Więc zabierajmy się za to. Chyba, że możemy coś jeszcze sobie kupić. Prawdopodobnie nie, bo wątpię, że jest coś za 10 tysięcy. Tutaj też nic nie ma. Chyba, że tutaj William, co ma? Nie, to mi nie jest potrzebne. Diamonds. Okej, zaczynajmy. Zaczynajmy. I zobaczymy, jak to wszystko nam tu ładnie wyjdzie. Fajnie by było znaleźć coś od razu po lewo, żeby to wszystko zrobić. Dobra. Jest po lewo, ale jest więcej tutaj, więc policzmy sobie, jak to wszystko będzie wyglądało. Dotąd. Dotąd, więc tutaj mniej więcej koło tego może powstać jeden z rigów. Okej, teraz będą, tak jak mówiłem, dłużej wytrzymywały pod naporem nasze tutaj wydobywniczaki. Tu jest kolejne bardzo duże złoże, więc super. Więc na razie zajmijmy się tym i wydobywajmy. Na razie podepnijmy dwójkę i kupmy tyle koni, ile możemy i niech one wydobywają i sprzedają od razu. No i zobaczcie, tutaj puściłem 3 mola, a mam odkryte no, z połowy mapki przynajmniej. Więc sprzedawajcie. Kupmy kolejne konie, póki możemy i będziemy zaraz musieli też kupić zbiorniki. O, widzicie? No i patrzcie, już rozlewam. Jakim cudem, ja się pytam? Muszę wziąć, jak zawsze, kredyt. No, wezmę nawet tyle, bo czemu by nie? I kupię więcej koni, no przestańcie rozlewać! Nie rozumiem, o co im chodzi z tym rozlewaniem. Czy ja coś źle tutaj zrobiłem, jeżeli chodzi o upgrade'y? Raczej nie powinienem nic źle robić. Ale potrzebuję znowu szybko coś sprzedawać, bo zaraz zapełnimy tutaj nasze silosy. Po lewo cena rośnie i mam nadzieję, że urośnie na tyle, że będę mógł sprzedać. Tak, urośnie na tyle, więc 3 spokojnie mogą jeździć tam sprzedawać. Nawet kurde 5 może spokojnie tutaj jeździć i sprzedawać. Ja kupię kolejne konie, nawet może 8 teraz jeździć i sprzedawać. Kupmy kolejnych 2 różdżkarzy. Tutaj coś miało być, z tym, że nie mam pojęcia, gdzie to mogłoby być. Puśćmy kolejne mole. Tutaj też puśćmy kolejne mole. Jest już koniec kwietnia, więc wcale nie tak dobrze. Tutaj jest coś, jak widać. Kupmy sobie drilla i popłyniemy też po to. I tutaj też jest dużo, dużo rzeczy tutaj jest. O kurde, patrzcie na tą cenę, niech 10 jeździ i sprzedaje. Lepszmy konie nawet. Kupmy kolejne rzeczy. No tutaj cena jest bardzo dobra, więc postawmy silosy tak opoglądowo, żeby wiedzieć, gdzie ustawić kolejny wydobywniczak. Tutaj ustawimy i tak, tutaj jedna rurka pójdzie i tutaj druga rurka pójdzie. Tutaj też jest całkiem spore, więc zróbmy to tak. I tu też jest całkiem spore, wow. Dobra, więc myślę, że tutaj możecie przestać sprzedawać. Póki mamy gotówkę, ulepszamy na maksa silosy. Ulepszamy na maksa silosy. I wydobywamy. No tutaj mamy 2 bardzo duże złoża. Kupmy kolejne tutaj różdżkarzy. I tutaj on coś jeszcze znalazł. Szukajmy. Potrzebujemy tak czy siak mieć jeszcze dużo moli. Bo potrzebujemy to wszystko. No wiecie, potrzebujemy gazu mieć dużo. Tutaj coś jest, tak? Gdzie on coś znalazł? Tutaj coś jeszcze? No tu jest coś jeszcze dużego. Dobra, lećmy w taki sposób. Tutaj przydałyby nam się większe rurki. Chyba, że tu w ogóle przydałaby mi się trójka, co? Tylko nie mam zbytnio pieniędzy, żeby to sprzedać. Ja pierniczy, no tu jest ogromna ta rura. Więc potrzebuję coś sprzedać. Ale ceny są tragiczne, no ale dobra. Niech 5 jedzie i sprzedaje za taką cenę. I ulepszamy tutaj kolejne rury. Tu by się przydała trójka i tu się przyda trójka. Tu się przyda dwójka. No tak czy siak, no właśnie, musimy sprzedawać i to nawet więcej musi sprzedawać. Tu
na razie zamknijmy, niech oni wyprzedają większą część, tutaj rośnie bardziej. Więc dobra, czas na właśnie, na wyprzedawanie, za dolara 10 mogę wyprzedawać. Tutaj też na chwilę zamknijmy to. Dobra, koniec wyprzedaży, mamy jeszcze dużo miejsca i niech wydobywają. Niech dalej wydobywają, ja jeszcze nie kupiłem maksymalnej ilości koni, co może spowodować dość duże braki. Wysyłajmy kolejne te, kolejne tutaj mole, bo potrzebuję szukać, no złoża tu są ogromne, to trzeba przyznać. Gdzie się rozlewa? Nic się nie rozlewa, spokojnie mano, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Oktober już, tutaj jest jeszcze coś, tutaj jest gaz, więc dobra, czas zacząć to wszystko jakoś łączyć. To będzie połączone, to też. To zaraz będzie połączone. Czemu to się rozlewa? Aha, bo mamy ten. No trudno. Nie, 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 to jest czas, kiedy ja muszę już połączyć i zacząć sprzedawać już tak syto. Więc tak, zamknijmy tutaj. I zamknijmy tutaj. No po takich cenach mi się nie opłaca tego nie sprzedawać. Co ja robię? Dobra, no właśnie. Więc go tutaj. Go tutaj. Więcej nie widzę, więc... Czemu nie rośnie cena? Aha, bo zamknąłem, ale to zrobiłem. Dobra, więc no sprzedawajcie, póki jeszcze cena jest całkiem spoko. Ostatni miesiąc wy sprzedajecie za dolara ileś tam. Dobra, czas otworzyć jeszcze rigi i no trudno, będziemy to sprzedawać tam za ileś. Też nie, to nie ma sensu. Tutaj, no to ma jakiś tam sens, nie? Dobra, ale nie, no niech się nie wylewa chociaż. Tutaj zamknijmy już. Niech to, co wydobędą, od razu jadą sprzedawać. I tyle. No, nie wydobyliśmy wszystkiego. Znowu zapłaciliśmy bardzo dużą karę za rozlewanie. Chociaż nie wiem, kiedy ja to wszystko rozlewałem. Czy jest jakaś opcja, żeby nie rozlewać tyle? Stock is getting... Ok, czyli pierwsza osoba, która będzie miała 50% udziałów, stanie się nowym majorem. I czy to jest takie ważne? Nie wiem. Wydaje mi się, że tak, ale pewny nie jestem. To się nam opłaci, żeby nie rozlewać. Dobra, kupmy na razie to, trudno. Mam problem z rozlewaniem. I trzeba to jakoś tutaj załatać, ten problem. No i co? No i co? Zobaczmy, jak wygląda obecna sytuacja na mapce. Wygląda całkiem spoko. Wygląda całkiem spoko. Mieliśmy 53, więc tu będzie kolejna... No dobra, zróbmy to. Zróbmy jeszcze jedną mapkę na tym odcinku. Czemu by nie? Zróbmy to. I czy uda nam się wylosować tą najlepszą tutaj mapkę? Patrzcie, oni się biją o jakieś tamte, a tutaj prawdopodobnie będzie jeszcze lepsza niż tamta poprzednia. Więc super, to nam się udało. Tutaj na aukcji nic już raczej nie kupimy, bo nie mamy zbytnio gotówki. Ale jeżeli to będzie za jakieś tam tysiące, no nie, za 14 tysięcy oni już kupili. Dobra, go, lecimy. Lecimy i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Więc jak zawsze puszczamy trzech różdżkarzy, niech szukają. I myślę, że teraz... No nie wiem, myślę nad tymi taktykami, co jest najlepsze. O, dobra, więc postawmy od razu tutaj nie, ale ustawmy od razu gdzieś tutaj. To puśćmy. Puśćmy trzy mole. I niech znajdą nam ropę. No, tak średnio znalazły. O, tu jest coś. Ale to jest coś bardzo malutkiego. Za dużo to my na tym nie zarobimy, muszę przyznać. Czyżby moje oczekiwania co do tej mapki się pogorszyły? Czy ona nie będzie wcale aż tak dobra, jak mi się pierwotnie wydawało? Jest takie prawdopodobieństwo. Cena tutaj strasznie spada. Ale tu jest za to bardzo dobra. Dobra, tutaj też coś jest. I to też coś jest takiego małego. Ale tutaj zobaczcie, tu już jest coś całkiem dużego. Więc niech sprzedają. Póki jeszcze można. Dobra, koniec sprzedawania. Bierzemy jak zawsze 2000 kredytu. No i już, kurde, dobra, konie, go, go, go. Aha, teraz, ej, naprawdę bardzo długo teraz trwa, zanim to się zacznie rozlewać, więc super. Dwa pełne silosy, duże tutaj dajemy. Jeszcze jednego konia kupujemy.
No i niech na razie zbierają. Przydałoby się jednak coś tam posprzedawać, tylko i wyłącznie, żeby tu ulepszyć tą. No bo teraz jesteśmy trochę w kropce, nic nie możemy zrobić z taką ilością gotówki, a tu jest dość duże złoże. Dobra, cena tutaj rośnie bardzo fajnie, więc niech 3 pełne jadą sprzedać. I od razu ulepszamy tutaj rurę. I nie wiem, może niech ta tutaj poleci. O Jezu, patrzcie na tą cenę, więc dobra, wszystko co wydobywacie od razu sprzedajemy. Ulepszamy to i sprzedajemy wszystko. Kupmy od razu dużo koni. Kurde, no patrzcie na tę cenę. Zarobię bardzo dużo na tym, spoko. Fajnie, bardzo fajnie. Kolejni ruszczkarze muszą iść. I tu myślę, czy nie ulepszyć na trójkę. Chociaż nie wiem, czy ma to jakiś większy sens. Tutaj coś znalazł. Tutaj puśćmy 2 mole. O, tu koniec, koniec sprzedawania. Bo cena już spadła. O, tu też coś jest. I to całkiem takiego dużego, też mi się wydaje. A tu? No nie no, jakoś mega duże to nie jest. Ale no na pewno nie jest małe. Małym bym tego nie nazwał. Tutaj jest raczej malutkie coś. Kolejni są potrzebni mi tutaj drauzerzy, bo myślę, czy by nie pociągnąć stąd po prostu i wydobyć to jako jedno. Bo to są małe zbiorniki. Kurde, ale tutaj coś też znalazł, więc... Więc zobaczymy. O, może to i dobrze. O, właśnie, patrzcie, tutaj jest dużo tego całkiem. Więc postawmy tak, jak robiliśmy tam. Tutaj to. I tutaj to. I szukamy tutaj ropy, wydobywamy. O, tu jest całkiem duże to. Super. Kurde, muszę gdzieś tam. Tutaj leci dwójka. Zaraz nam się skończy miejsce w silosach. Więc od razu ulepszamy tutaj silosy. I sprzedajemy. O kurde. Sprzedajemy. Tak z 10 może jechać tutaj sprzedawać za tą cenę. No czemu by nie? Kupmy maksymalnie... O, ja cię nie mogę. Tutaj jest ogromny ten silos. Skupmy wszystkie konie, jakie tylko można kupić. Kupmy wszystkie silosy, jakie tylko można kupić. I niech sprzedają. Ale nie za dużo. Dobra, dolar 10 starczy sprzedawania. Tutaj jest naprawdę ogromne to. Puśćmy jeszcze dwóch ruszczkarzy. Jest wrzesień, a my mamy ogromne tutaj pole do wydobycia. Ale potrzebujemy szukać gazu. Gaz na razie jest, ale jest go mało. Połączmy tutaj to wszystko na razie ze sobą. W jakiś tam sposób. W jakiś tam sposób to wszystko ze sobą połączmy. I szukajmy tego gazu dalej. Tutaj może być, tutaj może być. Ta już jest nieczynna praktycznie. Chociaż nie, no tutaj jest jeszcze złoże. I gdzie są gazy? Gdzie są gazy? Gdzie są gazy? Gdzie są gazy? Tego nie wydobędę całego, nie ma szans nawet. Czas sprzedawać. 10 niech jedzie i sprzedaje. Tego raczej nie wydobędę całego. Bo już jest, patrzcie, przedostatni miesiąc. A tu jest bardzo dużo. Dobra, więc czas też się zacząć martwić o gaz. Go tutaj i go tutaj. Po prostu będziemy zbierać... Aha, już jest koniec, ostatni miesiąc. Dobra, no to zamykamy tutaj. Zamykamy tutaj. Pustujemy tutaj. Cena i tak idzie do góry. Więc sprzedajemy wszystko, dopóki można, za taką całkiem przyzwoitą cenę. Cena już nie jest wcale taka przyzwoita, ale mamy ostatni miesiąc. Nie sprzedamy wszystkiego i nie wydobędziemy wszystkiego. Ale nic nie wylaliśmy. To plus, zarobiliśmy też całkiem sporo. Znowu najwięcej, ale można było dużo więcej na tej mapce zarobić. Zdecydowanie. Zdecydowanie dużo, dużo więcej. Mieliśmy 58, więc bardzo fajna mapka. Szkoda, że wcześniej nie odkryłem tego drugiego dużego złoża. Ale tak czy siak, to już na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie... Co? Suba. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.